Więc świadek potwierdza swoje zeznanie? Tak, proszę Wysokiego Sądu. Dobrze pamiętam. Trzy nas było. Praliśmy bieliznę na drzewo. Widziałam na własne oczy. Świadek jest wolny. Proszę pana, ja jeszcze nigdy nie byłem przysięgły. A ja zawsze jestem przysięgły. Głos ma pan prokurator. Wysoki sądzie, panowie przysięgli, zebraliśmy się tutaj, aby rozpatrzyć sprawę jedną z wielu. Jedną z tych, na których zbyt powłażliwe jest społeczeństwo. Ale wam, panowie przysięgli, nie wolno kierować się fałszywą litością. Ta kobieta zamordowała. Zamordowała własne dziecko. Macierzyństwo to najwznioślejsze posłannictwo kobiety. Święta aureola zdobiąca jej. Bliźnioki. Dla Boga, znowu dwie gęby do żarcia. Dziecko, które uważamy za błogosławieństwo Boże. A werdykt wasz, panowie przysięgli? Jeden tylko być może. Winna jest. Głos ma pan obrońca. Wysoki Trybunale i panowie przysięgli. Jestem dumny, że sąd wyznaczył mnie na obrońcę tej oto nieszczęśliwej. Przyznaję panu prokuratorowi, że dziecko jest najcenniejszym klejnotem społeczeństwa i winno być otoczone opieką, jak najroskliwszą. Proszę wstać, sąd idzie. Ogłaszam wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Oskarżona winna jest umyślnego pozbawienia życia swego dziecka, przez co dopuściła się zbrodni z artykułu 225 Kodeksu Karnego, paragraf 1, i skazana zostaje na karę śmierci. Prezesie, co robimy dzisiaj wieczorem? Ja mam dziś brydzia. A ja ran w cukierni. Prokuratorze, która godzina? Godzina, proszę, spojrzymy się na sobie. Konały zegar. Prawda? Brak mu dwóch kamieni. Dlaczego?
żeby jeden podłożył krok. Panowie! Przed chwilą skazaliście na śmierć tę biedną dziewczynę. Ojciec tego dziecka. Więc ona ma ponieść za swój błąd karę śmierci. A on ma żyć wolny i szczęśliwy. Moje dziecko. Dlaczego rzucacie całą odpowiedzialność na kobietę? Wnoszę obronę tej dziewczyny w drugiej instancji. Czy pan w domu? Nie, jeszcze nie wszedł. A, to dobrze. Tak, proszę pani. I paszteciki, tak jak pan lubi? I paszteciki, proszę pani. I krem czekoladowy? Tak, proszę pani. Z orzechami, tak jak pan lubi? Z orzechami, proszę pani. O, to dobrze. Możesz odejść. Pani w domu? Tak jest, przebiera się. Aha. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry. Zatwierdzono moje plany budowlane. Tak? O, jakże się cieszę. Niestety jednak będę musiał wyjechać na dłuższy czas. Skazano na śmierć dziewczynę, która zabiła swoje dziecko. A ty znasz tę dziewczynę? Nie, ale interesuje mnie sprawa. Pomyśl. Anonimowy mężczyzna, który uchodzi bezkarnie, podczas kiedy ona... straszy. Muszę obronić tę małą. Ja wiem. Ty jesteś wrogiem mężczyzn.
Czyli moim także? Twoim? Wrogiem? Tak. Nienawidzę cię. Moje najdroższe kochanie. Więc kiedy wrócisz? Pewnie nieprędko. Muszę być przy rozpoczęciu budowy. Ale wpadnę na parę dni i zabiorę cię z sobą. O, ja nie mogę. Proces. Zobaczysz, to będzie mój sławny proces. Do widzenia. Do widzenia. Janku! I uważaj na rusztowaniach. Ojej. I nie przeziem się. Dobrze. Myśl o mnie i baw się dobrze. I nie zdradzaj mnie. Dobrze. Nie bój się, dziecko. Jestem adwokatką. Będę cię bronić. Tylko musisz mi wszystko szczerze opowiedzieć. Wszystko. Dobrze? Ja wiem. Ty nie jesteś zbrodniarką. Co oni zrobili? Ja wszystko opowiem, jak było. To nieprawda. Ja nie chciałam. A one krzyczały. Lajdaczka, zbrodniarka, utopiła dziecko. Co? Sama utopiła! Co? Ja! Sama utopiła! Ja nie chciałam! Jak wtedy pojechałam, o mój Boże. Już nie chcę, już dosyć. Po co oni mnie tak męczą? Rozumiem. Nic nie rozumiem. Uspokój się, moje dziecko. Musisz mi opowiedzieć tak, jak było. Dzień po dniu. Wszystko po kolei. Dzień po dniu. Wszystko po kolei. Thank you.
Obiadek. No nie, że pani kaje. Dziękuję bardzo. Chciałoby mi się też po robocie tak ślęczyć nad książką. Jak zdam egzamin, pójdę na kurs pielęgniarski. Kiedyż to panna za komorne zapłaci? Jak będę miała, to zapłacę. Albo płacić, albo się wynosić. Policję sprowadzę. Nie będę tu harowała na każdą jedną wywlokę. Serce leży w przedniej części klatki piersiowej między obydwoma płucami. Serce. Wielkość serca wynosi mniej więcej wielkość ziemi, pieśni, przekazy, prawa, stanowione, ciągłe, kształtem budowy, nie to, co nie było, jak nie. Lubi pani wieś? No, bardzo.
A często bywa pani na wsi? Wcale. Pracuję w mieście. Widzę, że panią zachwycają te łąki i lasy. Bardzo. A skąd pan wie o tym? Bo pani ciągle patrzy przez okno, a nigdy na mnie. Nie wiedziałem, że taki piękny jest świat, że słońce tyle złotych ma promieni, że w lesie tyle cudnej jest zieleni. Nie wierzyłem, że może przyjść głos. Jak pani na imię? Jadzia. Takie sobie zwykłe imię. Bardzo ładne imię. A panu? Janusz. Janusz. A teraz może zapalimy papierosy. Dobrze? Ja nie umiem. No proszę, niech pani spróbuje. To bardzo lat. O. Widzi pani? Tak. Co takiego? Przepraszam, miała pan cukierkę? Cukierka? Chcę zagryźć ten niedobry smak. Zaraz będą cukierki. Nie było cukierków, przyniosłem pomarańcze. Ojej, tak dużo? Czego nie zjemy, weźmiemy sobą na spacer do lasu. Do lasu? Thank you.
słyszę, jak mocno bije twoje serce. Zasłania mi świat. Dlaczego nie chciałaś mnie pocałować? Bałam się. No to pocałuj mnie jeszcze. Zimno cię maleńka? Nie wiem. Może. Skończyło się. Co się skończyło? Dla nas wszystko się zaczyna. Ten dzień się skończy. Będzie nowy. Przenocujemy tutaj. Przecież ja muszę do pracy. Pojedziemy jutro rano. Nie. Nie. Dokąd pójdziemy teraz? A tu państwu będzie wygodnie, proszę. Się na pociąg spóźnili. Tak. A, to można pojechać dopiero jutro o 6 rano. Dobranoc. Thank you.
było do mnie telefonu? Nie. Ale na pewno nie było? No mówię, że nie było. Bo jakby... Proszę o kopertę. Proszę pani? 5 groszy. Proszę. Proszę pani, czy mogę zaadresować? Proszę panią tutaj. Przepraszam panią. To może pani sobie w domu napisze. A, tak, w domu, przepraszam. Proszę pana. Pani się pomyliła po raz trzeci. Proszę zdać pieniądze i uderzyć. Jest pani zwolniona z posady. Wypłaty otrzyma pani w kasie. Kiedy panienka zapłaci komorne? Tydzień jeszcze zaczekam, a potem to fora ze dwora. Ja także muszę żyć. Posada już zajęta. Nie mamy posady. Może w przyszłym miesiącu. Posada zajęta. Służę pani za chwileczkę. Co się stało? Zemdlała. Pieniądze są? Nie mam pieniędzy. Wyrzucili mnie ze sklepu. To się bardzo dobrze składa, bo właśnie lokal ten wynajęłam. Będzie tu mieszkała osoba solidna, porządna i wypłacalna. Proszę panią.
Będzie pani miała tutaj bardzo ładnie, słonecznie i cicho. Dobrze, dobrze. Zaraz rzeczy przyniosę pani. Młoda i ładna dziewczyna jak ty, łatwo może znaleźć kawałek chleba. Mogę cię poznać z jednym panem. Proszę mi dać spokój. Patrzcie, ja do niej serce mam, ona się obraża. O, nie, nie, panieneczko, te rzeczy to zostaną u mnie, aż panienka komorne zapłaci.
Czy nie macie dla mnie jakiej pracy? No, widzi ta jo. Z pachorem chce, żeby ją brać. Przepędzają nas zewsząd. Już nie mamy co jeść, synusiu. Może tobą dobrzy ludzie zaopiekują się. Może tobie samemu na świecie będzie Jak siebie.
O, ja jest bardzo zajęta. Tak, proces tej Mali. Jutro odbędzie się ponowna rozprawa. O, spodziewam się, że wyrok, który uzyskam... Spodziewam się, że wyrok, który uzyskam, będzie wyrokiem sprawiedliwym. Nieszczęście dosięgło ją, dlatego tylko jest kobietą. A gdzie on? Gdzie anonimowy mężczyzna? Kryje się, a może nie wie nawet, że złamał ludzkie życie. Powiecie mi, że tak jest prawo natury, a ja wam powiadam, że to jest prawo silniejszego. Ale w sumieniu waszym, panowie przysięgli, ale w sercu waszym, które przecież jest ludzkim sercem, niechaj zaważą słowa dobrze nam wszystkim znane. A kto z was jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci na nią kamieniem. Zamtajowanie panu osięgli. Jesteś wolny. Moja mała przyjaciółka. Zabieram cię do siebie. Rozpoczniesz nowe życie. Chodź. Jesteś. Rozbierz się, zdejm płaszczyk. Czy to sen? O, zaraz sen. Nie, będziesz tutaj mieszkała. Chodźmy. Oto twój pokój. Twoje sukienki, trochę bielizny. A to książeczka oszczędnościowa. To na początek. Nie wzruszaj się. Siadaj, maleńka, jedz. Jedno nas jeszcze czeka. Musimy znieść sprawcę twojego nieszczęścia. Chciałabym spojrzeć w twarz temu anonimowemu mężczyźnie. Proszę pani, depesza. Przyjeżdża. Mój mąż przyjeżdża. Jadę po niego na dworzec. Zjedz i połóż się. Do widzenia. Wygrałaś proces. Opowiedz, jak to było. O, ty najpierw opowiedz mi o swojej pracy, czy budowach. No zresztą to wszystko nie jest ważne. Teraz powiem ci coś bardzo ważnego. No. Proszę kawę zanieść do mojego gabinetu. Teraz powiem ci coś najważniejszego. Jestem szczęśliwy.
jesteś. Tak. Nie było dnia ani godziny, żebym nie myślał o tobie. Każdy dzień bez ciebie jest dla mnie stracony. Kocham cię. Puść, zadusisz mnie. Idź spać. Ja zaraz przyjdę do sypialni. No, moja pupilka. Jak to? No tak, wzięłam ją do siebie, żeby wypoczęła. Opowiem tę całą historię. Co ci się stało? Nic. Głowa mnie boli. O, jesteś zmęczony. Musisz odpocząć. Przyniosę ci proszek. Nie, to niemożliwe. Co jest niemożliwe? Niemożliwe, abym zapomniał pewnych planów. Pomogę ci szukać. Nie, 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 nie. Pokój się. Ja sam. Idź spać, Krystyna. Przyniosłam ci proszek. Połóż. Dziękuję. Ja chcę zobaczyć te dziewczyny. No, twoją, no, wiesz przecież. Ach, te mało. Tak. Zobacz, jeżeli nie śpi. Jeszcze nie jest późno.
Poznasz mojego męża? Janu? Wy się znacie? Wy się znacie? To omyłka. Ja go nie znam. Ja tego pana nie znam. Nie klam. Więc to ty jesteś tym nędznikiem. Masz wobec niej wielki obowiązek. Powinieneś się z nią ożenić, jeżeli ona zechce. Ja... Ja nie kocham tego pana. Ta mala jest przerażająco szlachetna, bo ona ciebie kocha. Przeszła całe piekło. Skazano ją na śmierć. Przez ciebie. Panie doktorze, panie doktorze. Kula uszkodziła kość czołową, ale mam nadzieję, że będzie uratowany. Panie doktorze.
ty? Tak, to ja. Dziękuję ci. Przebaczysz mnie. Kocham cię. Jak życie kochałam. Nie opuścisz mnie. Nie opuścisz mnie nawet, gdybym żył. Nie opuszczę cię. Przysięgnij. Przysięgam. Dziękuję ci, Krystyno. Wzywał pan. Przysięgłam w pani imieniu, że go pani nie opuści. Że go nie opuścisz, Krystyn. Dziękuję ci za wszystko.